Zmotoryzowana grupa historyczna imienia generała Stanisława Maczka oraz studio wizualne Damian Gąsiewski z numerem... Oddaszcie, zrobimy zdjęcie. Ciągnę tęczę i oczywiście zapraszamy wszystkich sponsorów, aby się włączali w to wielkie przedsięwzięcie sportowe, bo jest ono warte tego i z całkowicie o tym chodzi. Oddychałem głęboko, ale prężnie ich wspaniałe kryjeczka z numerem 10, 36 i 40, tutaj pan sobie zakrył, to wszystko będziemy wiedzieć, z numerem 48, to jest Chciałoby się powiedzieć prosto w kolebeską. Przebiega, wchodzi na metę. To 60. Na miejscu ceremonii oznaczenia. Bardzo wszystkim chciałem pogratulować i cieszę się niezmiernie, że tyle osób dalej bierze udział, mimo że jesteśmy w okresie pandemii koronawirusa, to tyle osób przyszło i wzięło udział. Ja tak jak byłem młodszy, to 50 kg brałem na plecy. Przy młodce musieliśmy biegać z workami do komory. Dobra, jak to się mówiło. Panie pośle, ja tutaj wyczytywałem wcześniej, skąd są nasi uczestnicy. Wszystko też wskazuje, że ten bieg katolicki wychodzi poza granicę miasta i powiatu mieleckiego, bo mamy i z Limanowej, mamy i z Sandomierza, mamy z Stalowej Woli, mamy z Dębicy. To oznacza, że trzeba zwiększyć środki i moce, żeby kolejna ta edycja już była mega huczna na całą Polskę. Będziemy wspierać. Myślę, że będziemy szukać dalej sponsorów, będziemy wspierać, ponieważ słyszę, że większość jest z powiatu mieleckiego, z Podkarpacia, ale są osoby z całej Polski. To naprawdę znaczy, że zasięg jest bardzo duży i należy się z tego bardzo, bardzo cieszyć, że chcą przyjeżdżać do Mielca i brać udział w tym biegu Hetmana. I tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, bo naprawdę bez organizatorów, bez pana Damiana, Jakuba Ceny, bez całej ekipy, tutaj pana Tomasza Łępy, którzy się tutaj włączają, bez mediów, no naprawdę było mi ciężko, bez całego stowarzyszenia, właśnie Prawda i Pamięć tutaj jest, Adam Gryczman, który się cały czas mocno włącza z całą ekipą, tutaj kolega Wąs, tak samo Jurek i wszyscy po kolei, także bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Zdecydowanie najczęstsza edycja, bieg z obciążeniem, rzadko spotykany bieg, mężczyźni mieli do pokonania 5 km z 10 kg w Fort Piasku. Kobiety 5 kg gorąco, więc jest to jeszcze coś innego jak bieg z przeszkodami. Widzimy, że było ciężko. Jedna osoba gorzej się poczuła na trasie, ale wszystko już w porządku, dochodzi do siebie.
Planujemy już piątą edycję, pewnie z kolejnymi niespodziankami w studiu Hetmana, więc obowiązuje to do tego, aby to był trochę inny bieg, troszkę cięższy niż takie zwykłe przebiegnięcie się 5 km. Dużo uczestników, około 100 osób, dobra frekwencja jak na pierwszy raz z tego typu biegiem, wszyscy zadowoleni, kategorie wiekowe, kategorie open, dużo ludzi nagrodzonych, partnerzy do tego, całe otoczenie, więc bardzo zadowolony jestem. Czy ta edycja była najcięższa jak dotychczas? Nie, organizacyjnie już jestem przyzwyczajony i nie jest to już tak ciężkie i stresujące. Wszystko przygotowaliśmy jak mogliśmy najlepiej, a organizacyjnie, tak technicznie na pewno łatwiej niż bieg z przeszkodami, bo te przeszkody trzeba wszystkie na trasie rozstawić. Ich w ubiegłych edycjach było kilkanaście na trasie rozłożonych, więc fizycznie na pewno większy wysiłek. Ale z kolei dzisiaj, z tego co widzieliśmy, również między innymi przez pogodę, która rozpiesza nas w sierpniu, był to dużo cięższy bieg dla uczestników, jak dla organizatorów przygotowania tego biegu.